warto zobaczyć mecz finałowy. No i tak na to wyglądało, że w tym finale spotkają się tutaj drużyny składające się z zawodników, którzy grają w pierwszej lidze, bądź kiedyś grali w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie, jak na przykład Kodujan Korytek, tutaj gwiazda tego streetballa. Może nie ma tych szybkości i głębokości, ale jednak te swoje parametry i doświadczenie przeogromne. I kolejne punkty Salamonika. Jeden dla nas, no jak? Jeden dla nas! Jeden dla nas! Jeden dla nas! Jeden dla nas! To my nie gramy! Chłopie! Nie wiem, jaka to jest sytuacja, jaki wynik. A tutaj mały finał, mecz o trzecie miejsce. Ruda tu widzę, gra z Rybnikiem. Ty jesteś od nich trener? Popatrzmy dalej na finał. Na wielki finał. Tu jest mecz o główną nagrodę, o 1600 zł. Jaki tu wynik jest? No, wiem, że do końca 2 minuty 14 sekund. Jak ja mogę wynik pokazywać, jak ja wyniku nie nagrywam? Samika wyniku nie ma. Ja nie liczę, chyba są siedziały tu. No bo nie umie przegrywać taką osobą. No. No. Nie. Ale mecz trwa. Gramy długo, no. Długo graj. Graj stary. Ustaw się. Zamiast patrzeć gry to... Ale wyniku przyjdzie ma, w tym momencie nie są wyniku. Ale ja nie wiem, no. Ja nie liczę. Nawet spodenka nie jest, tylko nie? Nie rzucaj, bo tyle ty nie rzucaj. Pół minuty. 30 sekund już dogramy do końca ten mecz. 20 sekund. Olej, kim rzuca? Dobry! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. To tyle.